Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o plusach i minusach życia na Zanzibarze. Zapraszam na odcinek. Zanzibar przeanalizowaliśmy dosyć dokładnie przed wyjazdem tutaj na wyspę. Po pierwsze dlatego, że nasz wyjazd zaplanowaliśmy na 30 dni. Po drugie, dlatego, że mieliśmy pewien pomysł, aby tutaj zamieszkać nawet na pewien czas. No oczywiście ten pomysł już wybiliśmy sobie z głowy. O tym dlaczego opowiem w dzisiejszym odcinku w dużej mierze, ponieważ postanowiłam nagrać właśnie o plusach i minusach takiego życia, które można zauważyć trochę będąc jako turysta tutaj, ale z racji tego, że jesteśmy tutaj już troszkę dłużej, żyjemy również w lokalnej wiosce wśród turystów i tak otwieramy szeroko uszy i oczy na to, co tutaj się dzieje, jak tutaj się żyje. Dlatego zapraszam Was na początek, opowiem o minusach. Wiele osób pyta mnie, czy są jakieś minusy tutaj w raju. No oczywiście są, jak wszędzie, i przy takiej dłuższej perspektywie, kiedy już tutaj faktycznie jesteśmy i tak jak mówię, dosyć mocno słuchamy i patrzymy na to, co tutaj się dzieje, można wiele minusów zauważyć. Po pierwsze i taki myślę główny zauważalny minus, który widzi i zauważy większość osób, to wszechobecne śmieci. I oczywiście ciężko jest tutaj zarzucać to lokalnym mieszkańcom, że to są ich śmieci, bo to w dużej mierze są właśnie śmieci turystów. Mówię tutaj o opakowaniach plastikowych, które zostawiamy po różnych kosmetykach, o zepsutych, przekutych materacach do wody, o chociażby właśnie butelkach plastikowych, po napojach, które tutaj pijemy, bo lokalni ludzie tego nie używają, więc to nie są ich śmieci, ale z drugiej strony no, jest ktoś, kto odgórnie jednak czuwa nad tą wyspą, rząd, który tutaj wprowadza jakieś regulacje, gdzie płacimy przecież wizę, podatki tutaj od tych produktów, czy chociażby osoby, które prowadzą te biznesy, też przecież płacą podatki, więc brakuje tutaj pewnych regulacji, właśnie, które spowodowałyby, że po pierwsze w miejscach publicznych na każdym kroku powinny być śmietniki, które umożliwiłyby zbieranie tych śmieci, bo smutne jest, kiedy idziemy plażą, a widzimy mnóstwo plastiku. Lokalni ludzie nie mają tutaj takiego nawyku zbierania i właśnie segregacji tych śmieci. Wiem, że też na wyspie jest problem właśnie z recyklingiem, o czym opowiedziałam w innym odcinku, ale no, widać to też po takiej mentalności, gdzie lokalni ludzie piją coś z plastikowego i butelki wyrzucają to pod siebie. Wielu Europejczyków, którzy tutaj są na plaży, widzę, że sami to robiliśmy, zbieramy śmieci, jakieś szkła na plaży, bo chcemy zadbać o tą, jakby nie patrzeć na naszą wspólną planetę i tą przestrzeń, w której tutaj jesteśmy. Więc kończąc ten temat, to jest jeden z minusów. Kolejny, który się z tym łączy, kolejny minus, który łączy się z tym pierwszym, to fakt, że lokalni ludzie palą tutaj te śmieci. Praktycznie to jest bardzo smutny widok, okropny smród, bo nie ma nic gorszego niż budzić się w raju i czuć zapach spalonych śmieci, plastiku, który naprawdę jest okropny. I nie ma to znaczenia większego, czy jesteś w super ekskluzywnym hotelu, bo przecież powietrze mamy wszyscy jedno, a tutaj zaraz obok pięknego miejsca hotelu, który jest piękny, zadbany i czysty, może być hałda śmieci, którą wyrzucają ludzie, którzy nią palą. Więc zdecydowanie jest to jeden z takich najbardziej zauważalnych minusów, który przekreśla dla mnie tą wyspę. Kolejnym minusem jest, myślę, to, co wielu z nas tutaj męczy, czyli takie nagabywanie do sprzedaży. I tu znowu, bez względu na to, czy mieszkasz w lokalnej wiosce, w jakimś małym domku wynajętym, czy w hotelu, wychodząc na plażę, czekają na Ciebie już Masaje, lokalni ludzie, którzy chcą sprzedać Ci orzeszki, ciasteczka, chipsy, bransoletki, magnesy, wycieczki, masaże i czy o czymś jeszcze zapomniałam? Jest tego dużo i oczywiście
przyjeżdżając w takie miejsca, warto jest wspierać lokalny biznes i ja zawsze chętnie kupuję właśnie pamiątki, tym bardziej, że tutaj bardzo dużo pamiątek jest zrobionych przez lokalnych ludzi, nie są to jakieś chińskie wyroby, chociażby takie naszyjniki, które mam na sobie, czy jakieś obrazy, bo widzę, że ci ludzie to wykonują, wielokrotnie to widziałam, więc no, jest to świetne, że możemy kupić właśnie takie rękodzieło, ale z drugiej strony, kiedy jedziemy na wakacje, mamy dosyć takiej wszechobecnej komunikacji i tych bodźców, no chcemy odpocząć. Jest to bardzo męczące. Trudno będzie na pewno, żeby, że tak powiem, wyzbyć się tutaj tego, bo w wielu krajach to spotykamy. To bardzo często połączone jest niestety również z żebraniem, które jest bardzo bolesne i dla osób, które mają w sobie bardzo dużo empatii, takiej miłości do innych, ciężko będzie im przejść obok dziecka, które mówi, że jest głodne i potrzebuje jedzenia, ale będąc tutaj dłużej na wyspie, przyglądając się nawykom tych ludzi, no, można wyrobić sobie pewne, powiedziałabym, tarcze obronne. Ja widziałam to już w Egipcie, trochę w Tajlandii, w innych krajach i wiem też, że bardzo złym nawykiem jest dawanie tym osobom właśnie jedzenia, znaczy nie jedzenia, tylko jakby pieniędzy, bo te dzieci często mówią, że są głodne, a za chwilę mówią, daj mi $1, a kiedy chcesz dać im jedzenie, to no, nie do końca chcą to jedzenie przyjąć. Bardzo złym nawykiem jest również tutaj dawanie dzieciom słodyczy, bo po pierwsze mają bardzo duży problem z tym, żeby zadbać o zdrowie, o zęby, więc ich rodzice są bardzo źli na turystów i przestrzegam cię przed tym, żeby dawać im słodycze. O tym, co możesz jako turysta zrobić, jak możesz pomóc tym lokalnym mieszkańcom tutaj, nagrałam osobny odcinek, do którego cię odsyłam. Następnym minusem, o którym chcę opowiedzieć, to, który zauważyłam na Zanzibarze, to taki bardzo duży dysonans między tym, co jest w hotelu, a tym, co poza nim. I wszystko to, o czym powiedziałam ci wcześniej oczywiście, ale z drugiej strony, kiedy mówimy o raju, no to trochę dziwnie patrzy się na krowę, która właśnie nasrała na plaży. I te różnice, które widać tutaj bardzo mocno na każdym kroku, kiedy właśnie wychodzimy z hotelu, z tej strefy piękna, estetyki, takiego zadbania, no są tutaj bardzo mocno widoczne i jest to smutne, ale z drugiej strony warto o tym wspomnieć, wybierając, jeżeli chcesz wybrać ten kierunek, jeżeli się nad nim zastanawiasz, bo niestety biura podróży i katalogi nie pokażą ci tego, a to jest ta rzeczywistość tutaj. Wybierając się na Zanzibar, warto wiedzieć, że lokalną walutą są tutaj szylingi, ale możesz płacić również dolarami. I to jest zabawne, bo bardzo często za usługi, czyli taksówki, wycieczki chcą, czy nocleg, chcą tutaj dolary i mówią ceny w dolarach, a za takie zakupy właśnie w lokalnych sklepach, owoce, warzywa, jakieś takie powiedziałabym drobniejsze rzeczy, chcą szylingi. I warto przygotować się i mieć określony budżet i część kwoty właśnie w dolarach, część w szylingach, bo w ogóle kwota na głupim chociażby, nie wiem, kokosie, jakimś napoju, mówiona w dolarach, a szylingach jest bardzo duża różnica. Dla przykładu coś, co kosztuje tutaj 5000 szylingów, czyli tam około 8 zł, w dolarach zapłacisz, będą chcieli od Ciebie w dolarach za to $3, no więc w przeliczeniu jest to już 12 zł, także ten przelicznik jest bardzo różny, więc warto mieć te dwie waluty przy sobie i pytać zawsze o cenę w szylingach i w dolarach i przeliczać sobie to i kupować oczywiście na swoją korzyść. Jeżeli zastanawiasz się nad transportem na Zanzibarze i chcesz wynająć skuter lub auto, to pamiętaj o tym, że jest tutaj ruch lewostronny. Co prawda nie jeździ tutaj tak szalenie jak chociażby w Tajlandii, ale oczywiście trudno na początku przemóc się i podróżować, kierować auto czy skuter w ten sposób. Z drugiej strony my na przykład wyrobiliśmy sobie prawo jazdy międzynarodowe w końcu, bo w wielu miejscach jest ono wymagane,
a tutaj na Zanzibarze jest prawo jazdy marki Zanzibar. Musisz za nie zapłacić między 10 a 15 dolarów. Często jest ono również w cenie wynajmu, jeżeli wynajmujesz w jakimś tutaj miejscu właśnie skuter lub samochód. Wyrabiane jest w jeden dzień na podstawie Twojego prawo jazdy z Twojego kraju. Ale no, jest to dodatkowy koszt, więc ja zastanawiam się też, po co jest w takim razie międzynarodowe prawo jazdy, skoro oni go tutaj nie respektują. Z drugiej strony pytałam też osób, które właśnie miały wyrobione to prawo jazdy lokalne. Okazuje się, że musisz mieć przy sobie to ich prawo jazdy i swoje prawo jazdy, mimo że nie możesz wyrobić prawo jazdy lokalnego bez swojego prawa jazdy, ale zawsze musisz mieć je przy sobie, ponieważ inaczej grozi tu mandat, czy właściwie łapówka, którą żądają, abyś zapłacił około 60 tysięcy szylingów, czyli około 50 zł, czy nawet więcej. Jeżeli zastanawiasz się nad wyjazdem dłuższym na Zanzibar i połączonym z pracą, a nie tylko wakacjami, to muszę Cię zasmucić, bo bardzo często na wyspie mieliśmy problem z prądem i równa się to oczywiście z internetem, ponieważ nie działa wtedy jakiś router. Mieliśmy wykupione karty SIM, które często nie były w stanie podnieść takich, powiedziałabym, cięższych zadań, jak otwarcie strony, czy zrobienie czegoś na stronie, czy chociażby zapisanie artykułu na blogu. Przyjechaliśmy tutaj na 30 dni właśnie z takim zamiarem odpoczynku i pracy i przyznam szczerze, że życie nomada na Zanzibarze jest trudne. Teraz powiem trochę o cenach, bo przeglądając różne wpisy o Zanzibarze, robiąc research, w wielu miejscach słyszałam, że jest tutaj bardzo tanio. Ja porównałabym ceny tutaj do cen mocno europejskich, takich warszawskich. Po pierwsze kilka przykładów cen dań w restauracji, które Ci tutaj teraz przedstawię. Po drugie chociażby ceny wycieczek, ceny jedzenia, pamiątek. Zaplanowaliśmy budżet 15 tysięcy na miesiąc i nie było łatwo sprostać temu budżetowi. To czy nam się uda, to oczywiście się okaże w odcinku, który nagramy z podsumowaniem, ale uważam, że ceny tutaj, czy właśnie wycieczek, czy pobytu, czy jedzenia są dosyć mocno wygórowane i oczywiście są to ceny dla tak zwanych muzungu, czyli na nas białych. Bardzo często mocno negocjowalne, ale w przeliczeniu na właśnie złotówki wydaje mi się, że dosyć wysokie są te ceny, tym bardziej, że no nie wpływają one tutaj mocno na poprawę bytu tych lokalnych mieszkańców, z czego one wynikają bardzo często z tego, że jest to wyspa, więc część z produktów jest importowana i trzeba tutaj je przetransportować, ściągnąć, więc dochodzi koszt transportu. Z drugiej strony wiele osób, które ma tutaj hotele i różne biznesy, to nie są lokalni ludzie, tylko często Europejczycy, więc oni dają takie ceny, które my Europejczycy znamy. Jedząc tutaj na, powiedzmy, powiedziałabym, na ulicy u lokalnych mieszkańców jest trochę taniej, ale również nie są to takie stawki i ceny, jak na przykład w Tajlandii. Przy okazji cen warto wspomnieć tutaj również o napiwkach, które w moim słowniku jednak chyba znaczyłyby coś innego, bo dam przykład. Jesteśmy na wycieczce, kończy się już ten etap z tym znanym przewodnikiem, więc przewodnik dziękuje nam za wycieczkę, za wspólny czas i mówi, że tutaj już się rozstajemy. I czeka. Czeka na napiwek. Mimo że my wiemy, że został przecież opłacony, kupiliśmy bilety do tego miejsca, to on oczekuje, że damy mu napiwek. I nie lubię tego, bo daję napiwki bardzo często w Polsce, ale jeżeli jestem z czegoś zadowolona, z obsługi, z jedzenia, tak bardziej. I tutaj ci ludzie są nauczeni przez nas turystów, że za wszystko dostają napiwek. Prosisz kogoś o zdjęcie, o podtrzymanie czegoś, o jakąś pomoc, już napiwek. I gdybyśmy my tak żyli, Europejczycy, na każdym kroku, ja nie spotkałam się z tym nigdzie w Europie, to przecież my byśmy zbankrutowali, no bo dawanie wszędzie, każdemu, każdej osobie $1, $1, oczywiście spotkałam się bardzo mocno też w Egipcie z tym i myślę, że to jest po prostu kwestia takiej kultury i mentalności,
ale warto o tym wspomnieć, bo jest to pewien minus, taki dyskomfort. On łączy się również z tym, że jest tutaj bardzo dużo łapówek. Mówili nam tutaj lokalni ludzie, którzy tworzą biznes, ale no widzimy też my jako turyści, bo często ktoś gdzieś tam zatrzymywał nam, mówił nam, że musimy tutaj i tutaj to zapłacić i to tyle kosztuje, mimo że nie było cennika albo cena wynosiła inną kwotę, więc co na to poradzić? Może po prostu warto stworzyć sobie pewną barierę, bardziej się orientować i po prostu zastopować to. Myślę, że każda taka jednostka, jeżeli będzie to robić, to może się to zmieni. Prognoza pogody na Zanzibarze nie istnieje, z racji, że jest tutaj ocean, który bardzo mocno wpływa na całą wyspę, to pogoda zmienia się tutaj dosłownie w kilka minut i nie kłamie, i tak jest naprawdę, widziałam to, bo w wielu sytuacjach widzieliśmy, jak szybko przychodził przypływ lub odpływ. Mieliśmy dosłownie kilka minut, żeby uciec z danego miejsca, bo za chwilę zaatakowałaby nas woda i zatopiła nasze rzeczy. I tak samo jest rano. Jest pochmurnie, nagle robi się szybko słońce, albo jest słońce i nagle są chmury i jest pochmurnie. Więc myślę, że jest to minus, bo jeżeli ktoś jest na krótki czas i chce zaplanować sobie wycieczki, jakieś wyjazdy, a bardzo często, jeżeli jedziemy na te piękne wyspy, gdzie chcemy oglądać koralowce, spotkaliśmy się z tym i doświadczyliśmy tego na własnej skórze, że jak nie było pogody, nie było słońca, to niestety nie było takiego efektu, ta woda była totalnie zimna, bardzo źle się w niej pływało i snurkowało, więc dlatego o tym wspominam. Pole, czyli powoli, to hasło, które usłyszysz już bardzo często na Zanzibarze. I tutaj tak się mówi i tak się robi, ponieważ wszystko tutaj jest bardzo wolno przyrządzane. Czas oczekiwania w każdej restauracji na posiłek to 40 minut do godziny, a nawet półtorej. Oczywiście wszystko jest smaczne i świeże, ale bardzo wolno to trwa. Na pewno zauważysz to w restauracjach, na każdym kroku, wszyscy chodzą tutaj powoli. Z drugiej strony oczywiście może to dobrze, bo my przyjeżdżamy tutaj, żeby odpocząć, więc po co się spieszyć, aczkolwiek w pewnych sytuacjach, jak czekasz w kolejce do sklepu, jesteś spragniony, chcesz, żeby ktoś już podał ten napój albo wydał tą resztę, bo chcesz wyjść z tego duszącego cię sklepu, no to jest to wkurzające.